Jezus Maria! Usiadły, zatrzęsły się. Tak. Zagrzmiało, zadeło. Poczekaj, może bardziej w tę stronę. O, tak jest najlepiej. Nie, bo tutaj widać szkarby! Tam siedzę. Ja już tu nie mam gdzie w Bogu dać, więc albo... Albo rybka, albo... Albo... Ty dojebałeś z bronzerem, a ja dojebałam z rozświetlaczem. My jesteśmy kolorami Pantone jesteśmy. Ja musiałam dojebać z bronzerem, gdyż mam trochę ciemniejsze włosy. Jak mnie dojebała, to bym wyglądała jak zombie. Pokaż włosy z bliska. Co sądzicie? Ja myślę, że fajnie. Cudnie. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Bo! Jezus! Czułam, że przed dzień dobry na to czekasz. A prawie mi serce stanęło. Przeginasz. Daj już spokój. Wyobrażasz sobie, gdybym trzymała kawę. Ale nie trzymasz. Przestań, bo to nikogo już nie bawi. Już wszystkim się znudził ten Słuchajcie, żart. Kochani, witamy was serdecznie. Znudził wam się ten żart? Przyznajcie się, czyż mam nie straszyć. Wszystkim się już znudził. Witajcie kochani serdecznie po raz kolejny na naszym kanale. Dziś będziemy robić dla was kolejny haul lumpeksowy, bo tak się zdarzyło, że przez zupełny przypadek pojechałyśmy po owoce na przetwory, a wróciłyśmy z siatami ciuchów z lumpeksu. Były to łowy bardzo, bardzo udane. Nawet Lulusia coś dla siebie znalazła, nawet ja coś dla niej znalazłam. Obawiam się, że wszystko ja ci znalazłam, jak gdyby nie ja, to miałabyś tylko te pomidory kilogramów 15. A to były łowy, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo udane i też takie intuicyjne. Pozwolicie, że podzielimy ten film na dwa filmy, to znaczy nagramy dwa hole, dlatego że nie chcemy, żeby to trwało wiecznie, więc moje drogie, zaczynajmy, bo nie ma co dalej tutaj przedłużać. Kochani! Siema luksusowa! Zaczniemy luksusarnie, bo zaczniemy od klasycznych czarnych spodni Versace z prostą nogawką. Zresztą zaraz zobaczycie, jak wyglądam w nich. Raz Armani, raz Primani. Raz Acie, raz Versace. Na tyle, co udało mi się sprawdzić, to te spodnie są oryginalne. Mają jedną meteczkę Versace, drugą, trzecią. Właściwie w każdym możliwym miejscu. No i ten fason znalazłaś w ogóle na tym. Tak, i znalazłam w necie i słuchajcie, nawet napy są właśnie tą głową znaną z logo, nawet te malutkie napy przy kieszonkach. No i biorąc pod uwagę fakt, że te spodnie były wyprodukowane... Pod koniec lat 90. w sensie od wtedy obowiązywał akurat ten wzór logo. No to dajmy na to, że te spodnie mają około 20 lat. Trzymają się super i w ogóle to było nocą, gdy księżyc jasno świecił, a tak naprawdę to przejeżdżałam przez Bielany i zobaczyłam taki blaszak. I mówię, czuję, że muszę tam wejść. I wchodzę, przeglądam. Znalazłam te spodnie. One były wycenione na jakieś 25 zł. Podchodzę z nimi do kasy. Pan bierze te spodnie. Mówi, ja w ogóle nie zauważyłam, że ja rozwieszam Versace. A, by było 80! By było, bo niektóre rzeczy były nawet po 80 zł na wycenie. Także... Pozdrawiamy pana. Dobry wieczór! Proszę bardzo. Słuchajcie, tak wyglądają te spodnie. No bardzo fajnie leżą. Dupka nawet fajnie wygląda, nie? Nie robi się kapia polana. Zwana na piździębiny krega. A tego, naprawdę tego nie cierpię, bo... No, dobra. Nie tak, niektóre nie, rzeczywiście, bo niektóre są w talii dosyć małe, a później tutaj się robi, wiesz, taki wór. Tak. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Ja ich nawet nie mierzyłam, a słuchajcie, one są naprawdę idealne. Nic mi się nie wylewa, nic mi nie wypływa. Nogawki są proste. Dobrze to wygląda, są dobrze zrobione. I będą fajnie wyglądały do jakichś super ekstra takich ciężkich buciorów moim zdaniem. No, do jakichś marynarek. Ja kupiłam sobie oczywiście co innego, ja mogłam sobie kupić. Jak... Szary wór pokutny. Z dziurami na łeb i ręce. Jak go zszyję na dole, to się przyda na 40 kg ziemniaru. No, ja myślę, że nawet więcej. Co to było? Czy to ty mi wypatrzyłaś? Ja powiedziałam, że dzięki mnie masz wszystko w tym sezonie. Tak. To jest buchu. Rozmiar 46. 46. Taka XS-eczka. To ja wiem. XS-ka dla większych babek.
I zobaczcie, to jest taka zwykła, szara sukienka z takim, no nie jest to mój ulubiony typ rękawka, ale zawsze musi coś znaleźć. Jest bardzo, bardzo długa. Położę ją na siebie, więc będziecie widziały, jak to wygląda. Ona jest bardzo długa, niestety trochę się warla po ziemi. Więc będę ją chyba nosiła do czasów. Albo paseczki. I słuchajcie, nie wiem, czy zgadzacie się, ale ja uważam, że właśnie taki odcień szarości, no, czyli dla mnie to jest taki klasyczny szary, pięknie w ogóle fituje z nudami, z beżami. Myślałam, że będzie ze mną. Wdzięczę się jak... Jak to się mówi, końska dupa do bata. Nie wiem, czy można starych powiedzeń używać. Mnie bawi. Mnie też. Jak szczerbaty do suchara, jak łysy do grzebienia. Bardzo fajna dzianinka, delikatna. Czekajcie, przedłużę, żeby miała co montować, żeby miała co wycinać. Nie. O, słuchajcie, ja nie wiem, czy już odpowiadałam ten żart, ale czasami przeglądam szmaty na OLX-ie. Wiskoza i elastan. Bardzo fajnie. 95% wiskozy. Także myślę, że to będzie naprawdę udana rzecz, tylko jest trochę długa. Ja jestem wysoka. I tam była firma Keep Away From Fire. Ja jestem dosyć wysoka, więc myślę, że dlatego ta sukienka nie została jeszcze przez nikogo złapana i kupiona. Dlatego, że myślę, że wiele kobiet się nastawiało, ale ona była po prostu bardzo długa. Tak wygląda właśnie ta kiecka. Zobacz, one są... Puść mnie do dołu. Widzicie, ona mi się trochę warla po ziemi. Ale tu jest bardzo fajnie uszyta. Ten rękawek nie jest taki najkrótszy. Ja wolę oczywiście dużo, dużo dłuższe. O. Ale wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądała do jakiegoś takiego fajnego, długiego swetra, nie? Tak. Fajnie to wygląda. A jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. I jeszcze ma fajnego rozpierdasa. Tak jak ja. Kolejna rzecz jest to, no znowu przypadkiem rzecz markowa, marki Adidas. To jest taka bluza, fajna. Tutaj co prawda ma jakiś Dortmund, coś tam, ale już zaczęłam zdrapywać i no pięknie to odchodzi. Także nie będzie zaraz Energy und Wasser. Będzie po prostu nic. Proszę, jakie mają mundurki pracownicze. O, Adidasik. No ale z tej strony to klasa i naprawdę super wygląda. Powiem ci, że klasa. Przejść się po dzielni jakiejś w Warszawie, takiej wiesz, głębszej, bardziej trudniejszej, to można się przejść. Szacunek ludzi ulicy będziesz miała. Nie wiem, czy po tym niemieckim napisie będziesz miała, ale powiedzmy, że go zdrapiesz. Dlatego muszę go zdrapać koniecznie i miałam farta, bo ten lumpex akurat tego dnia, kiedy tam byłam, miał odzież na wagę 22 zł za kilogram. No, jak pójdziesz na Pragę, to będzie najlepszy ubiór na świecie. Proszę bardzo. No, zobaczcie, udajmy, że nie ma tego napisu. Spoko, nie? Uważam, że super. Jak będziesz miała dziesiątko na piersi, to nie będzie widać napisu. Dziękuję bardzo. Ma kieszenie, kieszenie są super, ten napis nie istnieje. Dziunie! Do wynajęcia. No wiesz? Kolejna rzecz to jest sukienka z firmy Monologo. Ja sprawdziłam też to, że można tę firmę dostać. Jest całkiem fajna, nie wiem, czy to jest polska firma. Ale nie tylko w lumpeksach, tak? Nie, nie, to jest strona w ogóle, można kupić od nich takie dzianinowe, bawełniane, przyjemne kiecki. I to jest kiecka w stylu moich ulubionych czarnych sukienek z Insomni. Tyle, że ta firma jest jeszcze droższa niż Insomnia, z tego co widziałam, więc trudno. No skoro ja Versace dorwałam, no to Monologo to co? Zobaczcie, to jest? Takiego ma tutaj Kiciusia jako logo. Kiciusia jako logo. I to jest taka tradycyjna, rozszerzana, granatowa kiecka. Wywalonymi kieszeniami. Wybaczcie, ale ja tak suszę ciuchy, to wywalam mi kieszenie, żeby mi nic nie... Bo nie znoszę jakiś zapaszek stęchlizny się wda, bo to jest dla mnie straszne. I postanowiłam, że ją kupię, dlatego że ona wisiała w tym szmateksie, w którym ja praktycznie nigdy nic nie kupuję, bo tam jest naprawdę dużo takich bardzo starych, vintage'owych, dziwnych rzeczy. I ona kosztowała na wagę 20 zł, więc bardzo dobra cena. Jest dużo, dużo taka porządniejsza w dotyku nawet niż sukienki z Insomni, a ma bardzo podobny kształt. Być może jest trochę krótsza, ale jakoś to przeżyje. Za 20 zł. Za dwie dychy da się przeżyć. To jest moja Insomnia numer 2. Ale to jest naprawdę, wiesz, niesamowite, że taką sukienkę znalazłam. Tak, ja w życiu nigdy nie znalazłam w Ciucholandzie tego kształtu, a do tego ona jest naprawdę bardzo ładna. No, to jest... spłaszczające cycki i stanik. O. Naprawdę fajna. No. W ogóle nie gruszka, powiem ci, morelka. Ma kieszenie, to jest coś, co ja bardzo lubię. No i zobaczcie, czy nie wygląda się w niej naprawdę w miarę zgrabnie, tak w miarę szczupło, prawda?
jak na moje możliwości. Kasmudy. Bardzo mi się podoba. W ogóle nasze mierzymy, to jest najbardziej profesjonalne mierzymy w całej Europie Środkowej. Kolejna rzecz, tutaj już wchodzimy w sferę vintage retro. I to jest vintage. Akurat, no ja mam po Twoje prostu... Twoje spodnie są, Versace też są vintage. Ja mam akurat szczęście, bo akurat byłam na Pazach na Oleandrów. W Pazach byłaś? Tam obok jest taki, na Oleandrów, przy ulicy Oleandrów, obok jest taki vintage shop, no i bardzo głośno muzyka grała, a wszystko po 10 zł było, więc dlaczego miałam nie wejść? Ja już szukałam od jakiegoś czasu marynarki w taką piękną szkocką kratę, no i po prostu... Scottish. Zakochałam się. Zakochałam się. Wiesz co, zjadła te szkockie chlebki, takie słone, słodko-słone. O, te z tego, no, Dilsa. Tak, masło, sól i gluten. A, jeżeli nie wierzycie mi, że to jest vintage, to tu jest napisane Original Clothing Vintage Style. Vintage. Nie, myślę, że ona nie jest bardzo stara, ona po prostu jest w stylu vintage. Jest, ale bardzo ładnie jest uszyta, ma jest taka porządna, fajną gruba. Tą klapę z tyłu na pupie, te klapy, które są tak właśnie przecięte w ten sposób, bardzo fajnie wyglądają. I one pasują zarówno do figury kobiety, jak i mężczyzny, także to naprawdę jest deal. I ile ona kosztowała? 10, tak? No jak można było nie wziąć? Słuchajcie, przegrzebałam każdą jedną rzecz, myślę za 10 to może coś jeszcze znajdę, to sobie kupię, ale... Ale postanowienie jest mocne, że kupujesz tylko to, co nosisz, dokładnie, tak? Tylko to, co noszę. Witam w mojej galerii sztuki. Nowoczesnej. Tak wygląda ta marynarka. Najważniejsze to się prostować, nie garbić. Tak. Bardzo jest ładna, moim zdaniem jest przepiękna. Gdybym ja była w Twoim rozmiarze, na pewno bym ją nosiła. No i ta krata jest super, nawet do takiego klasycznego zestawienia czarnych spodni i białego topu, które potrafi wyglądać jak na fartku kiepskim, ale kiedy się wyprostujemy, jest biustonosz pod spodem, a na wierzchu coś kryjącego. Ja uważam, że po jednym praniu te topy wszystkie wyglądają jak na fartku kiepskim, bardzo mi się podoba. Za takie pieniądze to, moja droga, ja Ci powiem, że to luksus, luksus, jakbyś tam Molieria kupiła, nie? Teraz, słuchajcie, następna rzecz i ona jest dla mnie tak w takim vibe lat 70. Tak mi się strasznie spodobała. Tak, to jest taka w stylu vintage, ale... Że jak nie będziesz chodzić, i tak mi pożyczysz. Wiesz co, ja myślę, że ci ją oddam, bo generalnie ona jest na mnie dobra, ale to jest sukienka, która ma paski, więc te paski, jak jest jakiś taki kształt bardziej wypukły, czyli na przykład idzie moja talia, biodro idzie, no to te paski się też tak układają, ale tak mi się podobają te kolory, bo tutaj jest i... I morelowy, i musztardowy, tak. I granat, i ekri. To jest przepiękna. To jest taka sukienka koszulowa, albo koszula po prostu, taka bardzo długa, można by powiedzieć. Lub szmizjerka, też można by tak powiedzieć. Nie cierpię określenia szmizjerka, nie lubisz, cierpię naprawdę? Określenia tunika. Myślałam, że tunika nie lubisz, ale szmizjerka, to jeszcze Ci nie przeszkadza. I bolero, jak już zostało ustalone w komentarzach z widzami. Bardzo ładnie jest uszyta i w ogóle jest bardzo przyjemny i lekki ten materiał. Ona ma jeszcze pasek, tylko... W praniu zaginął, bo ja te paski wyjmuję, wiążę, bo jak parę razy wrzuciłam coś z paskiem, to po prostu na tym pasku wyjęłam tak ciuchy, o tak wszystkie, wiecie, w tym pasku, tak, jak psu z gardła. Naprawdę bardzo ładna rzecz i kosztowała 12 ziko, więc spoko. I tak, co sądzicie? Widzicie? Troszeczkę te paseczki się... Poczekaj. Ale tutaj masz miejsce. Żeby... Mam, ale wiesz, ale ja jestem większa i tak tutaj jest bardziej płasko, tu już nie jest płasko, tu jest trochę bardziej wypukło. Wiesz, no w ogóle jest krzywo zapięta i dlatego tak dziwnie odstaje. No i co? Poprawiłam i trochę równiej są te paski, no ale i tak... Właśnie dlatego one były krzywo. O, dosyć długa jest i tak dalej. No fajna, bardzo mi się podoba. Tylko, że... Super. O, widzicie? Na moich piersiach samo się wszystko rozpina. Chociaż ja się w niej czuję trochę taka, no jeszcze większa niż jestem, wiecie jak to jest. Te paski, one się tutaj, wiecie, fałdują, rolują na tych moich rękach. Sama nie wiem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I ostatnia rzecz w tym holu, to jest już taki ostatni powiew wakacji, ale jak ja widzę takie białe haneczki, to ja się czuję jak Zosia z Pana Tadeusza. La Maison de Saint-Air. Śliczne. Ja to zaraz przymierzę oczywiście, się nie wstydzę. Tutaj ma kawałek koroneczki, tutaj ma takie drapowania. W takich rzeczach fajne jest to, że można je nosić jako piżamka, koszulka po domu, można to nosić jako sukienka. Mhm. Tak naprawdę, wiecie, w zależności gdzie jesteście, no wiadomo, że do centrum no nie polidziecie w takich białych ciuchach, bo jak nasza cudowna Warszawa nam powieje, to ta sukienka zmieni kolor ze 3 razy. Ale gdzieś na łąkę, w zieleń. Do stąpania bosą stopą po zielonej trawie. Tak.
I słuchajcie, 8 zł to kosztowało, także nie no, to jest tak śliczne, to ma tak piękny ten detal tutaj. Tak, także aż mi się chce jechać na lumpeksy. Myślałam, że na wieś. Tadeusz! To jest ta oto przepiękna albo koszula nocna, trochę, ej, prześwitują gacie, więc no myślę, właśnie, że... No właśnie, starałam się obciągnąć bardzo to, ten top pod spodem, żebym nie musiała zmieniać bielizny. Ale jesteś leniwa. Lepiej? Lepiej nie mówić, ale wiesz co, jak założysz haleczkę, to jest bardzo niepopularne w tych latach i teraz ja nie wiem, czy w ogóle coś takiego produkują, ale gdzieś można dostać. No. Haleczkę taką zwykłą, to naprawdę może być fajna, taka letnia. Śliczna. Sukienka do brodzenia po rosie. Ślizna? To były wszystkie rzeczy. Powiedzcie nam, co wam się najbardziej podobało. Czy którąś z tych rzeczy same byście przygarnęły, a która jest dla was niekoniecznie. Dajcie nam lajka. Dajcie nam suba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zapraszamy na nasz Instagram. A więcej reklam, to jeszcze mogę tylko powiedzieć, że jestem miła, sympatyczna i dobrze gotuję. Dobrze gotuję. Się. Czytamy się w komentarzach, piszemy się w komentarzach. My was ściskamy jak zwykle bardzo gorąco. Miłego dzionka. Papsi! Hokus pokus, czary mary, klik i subskrybuj, jest już szary. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume.